otrzyma świadectwo ukończenia naszej szkoły. W tym zacnym gronie znalazło się 180 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i 27 uczniów Technikum. Abiturientów towarzyszą rodzice, wychowawcy, nauczyciele, zaproszeni goście oraz młodsze koleżanki i koledzy. Pożegnanie kolejnych uczniów opuszczających nasze szkolne gniazdo zawsze przewidziało stworzenie zmiany. Takiej, która na zawsze pozostaje w naszej pamięci. Na uroczystości ukończenia szkoły serdecznie witam wicestarostę Kraśnickiego, pana Karola Heklewskiego. Witam przedstawicieli rodziców. Witam księdza rektora Adama Bocha. Zapraszam do Pana Pawła.
losu największych sukcesów. A mieszkać w Polsce na ten kontrakt, gdzie udział w finale Światowej Olimpiady Biologicznej. Adrian Rachoń jest finalistą 41. i 42. Olimpiady Języka Niemieckiego. Agata Ryszykowska wzięła udział w etapie okręgowym 64. i 65. Olimpiady Chemicznej. Patrycja Zgardzińska w etapie okręgowym 48. i 49. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Oraz 60. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Zapraszam wymienione osoby po odbiór. Thank you.
udział w akcji. Ogółem w akcji Kolorowego przystąpiło 50 uczniów klas maturalnych. Uczniowie, którzy wielokrotnie oddawali krew, otrzymają dyplomy i symboliczne nagrody. Uczniowie, którzy warto przystąpili do akcji, dyplomy na forum szkoły. Za jednorazowe oddanie wszystkich dyplomy wręczonych wychowawcy. Dziękuję za ten ogromny dla serca, zapraszam najaktywniejszych wydatków. Kaster jest synem Sławiarty, on ma 3,15 litra krwi. Wiktor Zdyk z 3 cykla Tomi Barabiewi 4 AT 2,7 litra. Natomiast Kozioł 4 AT ma 25 litra. Maria Wilk z 3 A 1,8 litra. Nadejdź Klarek z 3 A, Kaster Rachwalski z 3 cykla, Marzuta z 3 B, Łukasz Jaskowski, Łukasz Drog, Weronika Rudzińska z 3 B, po 1,35 litra krwi. Agata Wiszykowska, Dominika Ćwika, Agata Wiszykowska, Martyna Rynkowska, Weronika Rynkowska.
dziękuję zarówno zawodnikom, jak i nauczycielom wychowania fizycznego pod tej grupie trenowania. Szczególne słowa podziękowania kieruję do rodziców naszych uczniów, którzy mądrze wspierali, finansowali i motywowali do pracy nad sobą swoje dzieci. Bez Państwa zaangażowania realizacja wielu przedsięwzięć w szkole nie byłaby możliwa. W imieniu całej społeczności szkolnej składam serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość i dobrą wolę. W sposób szczególny chciałbym wyróżnić następujących rodziców. Panią Marionę Wrocławską, panią Martę Wit, panią Edytę Brodowską, panią Joannę Kawęckę-Maślą, pana Marka Serwatkę, państwa Marię i Pawła Sygaczów, panią Beatę Trynkiewicz, panią Renatę Bańka, panią Ewelinę Kołtun, pana Krzysztofa Hałabisia, panią Wandę Wrzątka, panią Barbarę Pączyk i pana Andrzeja Tula. Zapraszam Państwa po odbiór pamiątkowych dyplomów oraz proszę o złożenie podpisów w księdze honorowej.
Karolina Hołabis z klasy 3B. Świat na swoich zdjęciach.
Prosimy o pozostanie na miejscu.